Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Od powstania w 1929 roku do chwili obecnej jest to największy gmach użyteczności publicznej w Rzeczpospolitej. Symbolizuje majestat państwa i znaczenie Śląska w jego granicach. Ta rzadko przywoływana symbolika zadaje kłam tezom śląskich separatystów o wyłącznie kolonialnym traktowaniu tego regionu. Z każdego niemal elementu jego wystroju przenika szacunek do śląskiego etosu i tradycji. Sercem gmachu jest sala Sejmu Śląskiego. Najbardziej spektakularny w Rzeczypospolitej symbol regionalnej samorządności. To właśnie na jej projekcie wzorowali się architekci pracujący po wojnie przy odbudowie sali Sejmu w Warszawie. Na straży gmachu stoją dwa monumenty, dwóch wielkich kresowych Polaków. Józefa Piłsudskiego z Kresów Północno-Wschodnich i Wojciecha Korfantego z Kresów Południowych. Pierwszy swym czynem wskrzesił z niewoli koronę polską. Drugi jako powstańczy dyktator wniósł do niej bezcenną śląską perłę. Choć dzieliły ich potem konflikty, ambicje i antagonizmy, razem budowali odradzającą się Rzeczpospolitą, a dziś razem zasiadają w panteonie jej bohaterów. Trzy powstania śląskie z lat 1919-21 stały się apogeum wielowiekowej drogi powrotnej do macierzy. Pierwsze sprowokowane i krwawo stłumione przez Niemców, drugie już na większą skalę toczyło się, gdy Rzeczpospolita, zmagając się z bolszewikami, nie mogła pomóc walczącym. Dopiero trzeci zryw był regularną wojną. Rozpoczętą w rocznicę Konstytucji 3 maja przyniósł oczekiwany sukces. Sukces powstańczy, w którym w historii Polski tylko Ślązacy i Wielkopolanie mogą się poszczycić. Bezprecedensowe było też to powstanie dyktatora Korfantego, gdy już na wstępie powołano sądownictwo powstańcze, by chronić ludność zajętych terenów przed bezprawiem i wojenną przemocą. Ta wrażliwość społeczna dała też o sobie znać, gdy rok później część Górnego Śląska powróciła do macierzy. Wtedy to wojewoda śląski Józef Rymer już w pierwszych rozporządzeniach zabezpieczył pomoc socjalną i materialną dla wojennych wdów i sierot. Droga, którą Górny Śląsk przebył do dzisiejszego województwa śląskiego, była długa i trudna. Król Kazimierz Wielki, drogą nacisków międzynarodowych szantaży, zagrożony wojną, został zmuszony do zrzeczenia się tych słowiańskich, piastowskich ziem. Zmarł, przygotowując wojnę w celu ich odzyskania. Strata była tym większa, że to właśnie z tej ziemi poszło w Polskę zawołanie Lux ex Silesia, światło ze Śląska, a to za sprawą świętego Jacka Odrowąża, który swą wiedzą i mądrością rozsławił dobre imię regionu wśród współczesnych. Polskość jednak trwała tu nieprzerwanie ze śląską zaciętością. Najlepszym tego świadectwem były odnotowane przez kronikarzy spontaniczne reakcje ludności, gdy przez teren dzisiejszego województwa śląskiego maszerował ze swoją armią pod Wiedeń król Jan III Sobieski, modląc się po drodze o Wiktorię w sanktuarium piekarskim. A piekary to dla Śląska miejsce szczególne. Tak jak będące obecnie w granicach województwa śląskiego sanktuarium jasnogórskie jest duchową stolicą Polski, tak sanktuarium piekarskie jest od wieków duchowym sercem regionu i żywym ośrodkiem pielgrzymkowym. Odbywające się tu dorocznie pielgrzymki stanowe mężczyzn i kobiet znane są w całej Polsce. To właśnie tutaj podczas kilkunastu homilii do zgromadzonych górników i hutników zręby swego nauczania katolickiej nauki społecznej budował ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Jak wielokrotnie powtarzał już jako papież Jan Paweł II, to właśnie w piekarach uczył się przemawiania do świata pracy. Z tego też wzgórza biskup katowicki Herbert Bednosz, sprzeciwiając się wprowadzeniu przez sekretarza PZPR Edwarda Gierka czterobrygadowego systemu pracy ciągłej w górnictwie, nawoływał: niedziela jest Boża i nasza. Hasło to jakże nie straciło na swojej aktualności i nadal jest niewygodnym dla rządzących, tym razem z PO. Wrażliwość na kwestię robotniczą to naturalna cecha w regionie, który od lat międzywojennych jest przemysłowym filarem Rzeczpospolitej. Gdy w wyniku trzech powstań śląskich większość terenów przemysłowych regionu przypadła Polsce, był to najsilniejszy motor napędowy naszej gospodarki. Właśnie z myślą o śląskim przemyśle powstała węglowa Centralna Magistrala Kolejowa, której celem był nowo budowany port w Gdyni. To dzięki śląskim hutom i kopalniom kraj, dotąd głównie rolniczy, dokonywał cywilizacyjnego skoku.
Dzięki posiadanej autonomii i własnemu skarbowi województwo śląskie rozwijało się, stając się dla bezpośrednio graniczących Niemiec prawdziwym oknem wystawowym nowoczesnej Rzeczpospolitej. Okres rozkwitu przerwał wybuch II wojny światowej. Heroiczny opór powstańców i harcerzy, którzy osłaniali odwrót polskich oddziałów, był najmocniejszym świadectwem, że Śląsk znów zrósł się z Polską. Ofiarą terroru niemieckich sąsiadów padło we wrześniu 1939 roku co najmniej kilkuset polskich działaczy politycznych, społecznych i inteligencji. To był jednak tylko początek upuszczania śląskiej polskiej krwi. Ślązacy padli też ofiarą ludobójstwa NKWD. Wielu powstańców śląskich weszło w skład Korpusu Policji Województwa Śląskiego. Wycofując się z zajętych przez Niemców terenów, wpadli w ręce Sowietów. Ich groby znalazły się w Miednoje. A na Śląsku konspiracja rodziła się jak wszędzie, jednak niedocenianym jest fakt, że to właśnie tutejsze śląskie i zagłębiowskie struktury AK poniosły jedne z największych strat w skali kraju. Obszar ich działania w większości był wcielony do Rzeszy. Niewielkie było tu pole do działań partyzanckich. Fakt ten był jednak nie tylko obciążeniem, ale i atutem śląskiej AK. Na żądanie okupantów i za zgodą rządu londyńskiego przyjmowano jedną z czterech kategorii obywatelstwa niemieckiego, tak zwanej Volkslisty. Również dzięki temu wywiad śląskiej AK był najsilniejszą strukturą w kraju. Wyposażeni w oryginalne niemieckie Ausweisy, agenci AK mogli swobodnie poruszać się niemal po całej Europie. Meldunki dotyczące produkcji wojennej i ruchu wojsk dostarczane aliantom miały dla nich wartość nie mniejszą niż rozszyfrowane meldunki Enigmy. To również dzięki śląskiej AK w 1945 roku udało się ocalić przed zniszczeniem większość zakładów przemysłowych. Niestety, inaczej było już, gdy wkroczyły wojska sowieckie, które niemal od zaraz rozpoczęły rabunek maszyn i urządzeń, ale nie tylko. Wywieziono też co najmniej kilkadziesiąt tysięcy górników, w tym Polaków, byłych powstańców, do sowieckich kopalń. Z nieludzkiej ziemi powróciło niewielu. Mimo to zakłady ówczesnego województwa śląsko-dąbrowskiego znów miały kluczowe znaczenie dla odbudowy zrujnowanego kraju, zgodnie ze sloganem „Śląsk dymi i pracuje”. Jednak za swoje znaczenie i w większości chrześcijańsko-demokratyczną postawę region płacił też swoją cenę. Między innymi na prawie 4 lata wygnano z diecezji biskupów katowickich broniących nauczania religii w szkołach, a Katowice zmieniły nazwę na Stalinogród. Równolegle komuniści kusili Ślązaków i przyjezdnych robotników lepszymi niż w innych regionach Polski warunkami socjalno-bytowymi. I tu jednak miało to swoją cenę. Rozwój gospodarki epoki kierkowskiej możliwy był dzięki zachodnim pożyczkom, a te uzyskano m.in. dzięki ułatwieniom dla Ślązaków w wyjeździe do Niemiec. Polscy komunistyczni germanizatorzy okazali się bardziej skuteczni od samych Prusaków. Mimo to bunt w ówczesnym województwie katowickim narastał i gdy rozpoczęły się strajki sierpnia 80, to właśnie dołączające do protestu huty i kopalnie przechyliły szale zwycięstwa. Jego cenę zapłacono po 16 miesiącach, gdy padły strzały na kopalni Wujek. Poległo 9 górników, zarówno Ślązaków, jak i pochodzących z odległych regionów Polski. Najdłużej wtedy w kraju strajkowało pod ziemią łącznie 2000 górników kopalń Piast i Ziemowit. Ostatni wyjechali na powierzchnię dopiero 28 grudnia. Śląski głos był też słyszalny i znów decydujący, gdy najpierw wiosną, a potem w sierpniu 1988 roku rozlały się po kraju kolejne fale strajków. I znów to zakłady województwa katowickiego protestowały najdłużej. Gdy rozpoczął się czas przemian roku 1989, rozpoczęła się też restrukturyzacja przemysłu, a w praktyce często likwidacja kopalń, hut i zakładów. W województwie katowickim, a obecnie śląskim, pojawiły się dawno niepamiętane obszary biedy, zwłaszcza w dzielnicach i miejscowościach, które powstawały przy zamkniętych dziś zakładach przemysłowych. Lipiny, Orzegów, Bytom, Karp, Siemianowice, a w Zagłębiu na przykład Będzin, Grodziec to tylko niektóre przykłady wymagające pilnych rozwiązań systemowych rządu, nie tylko rewitalizacji terenów poprzemysłowych, ale też strukturalnych projektów społecznych. Bez opracowania nowych rozwiązań łączących potencjał ludzki z możliwością pracy, zjawiska te nadal będą się pogłębiać. Dzisiejsze województwo śląskie powstało z połączenia województw częstochowskiego, bielsko-bialskiego i katowickiego. Jego powierzchnia, zaludnienie
i potencjał gospodarczy to 10% w skali kraju. Czynniki te są najlepszym wskaźnikiem potencjalnego sukcesu i rozwoju, ale obecni gospodarze regionu, koalicjanci PO i PSL, a do niedawna Ruchu Autonomii Śląska, żyją własnym partyjno-biznesowym życiem. Niefrasobliwość obecnej ekipy i spektakularna niekompetencja widoczne są na każdym kroku. Powszechnie kwitnące partyjniactwo, prywata i kolesiostwo rządzących, kompromitacja kolei śląskich, które na parę tygodni niemal sparaliżowały ruch pasażerski w regionie, ciągły brak zintegrowanego systemu komunikacji publicznej, łączącego transport kolejowy, autobusowy i tramwajowy, ciągnąca się od 15 lat przebudowa Narodowego Stadionu Śląskiego oraz skandaliczna w efekcie współpraca koalicyjna z separatystycznym Ruchem Autonomii Śląska to tylko niektóre z listy wątpliwych sukcesów Platformy w województwie śląskim. To właśnie koalicja PO i RAŚ sprawiła, że edukacja i kultura w województwie śląskim zostały na lata oddane pod zarząd separatystów, otwarcie deklarujących nielojalność wobec państwa polskiego. Planowana wystawa główna w nowo powstającym Muzeum Śląskim miała utrwalić ślązakowski mit założycielski, którego rodowód miał być jednocześnie skojarzony z pruską historią Śląska. Województwo śląskie, region, który przez dekady był fundamentem rozwoju Rzeczpospolitej, swój twórczy i gospodarczy potencjał zachował do dzisiaj. Wymaga on jednak solidarnego wsparcia zachodzących tu przemian. W ciągu minionych dekad obywatele województwa śląskiego zawsze ofiarnie pracowali dla Polski. Dziś Śląsk wymaga szybkiego i radykalnego wsparcia, gdyż nadal jest przemysłowym i gospodarczym fundamentem polskiego domu, a o fundamenty zawsze dbać trzeba.